Hej ludzie, witajcie z powrotem przy kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, Profesor Layton and the Curious Village. Jesteśmy tutaj przy Jarvisie, mamy z nim do pogadania. Jest to najlepszy kumpel Ramona, więc prawdopodobnie może on coś nam o nim opowiedzieć. Hej je! Yeah! Jaki głos mu dać? Taki trochę... takie opijaka trochę. Ej, daj mi powiedzieć historię. Ostatnio San Mister stało się naprawdę niebezpiecznym miejscem. Najlepszym przykładem jest to, że nie widziałem Ramona od wczoraj. Na pewno nie musi pracować czy coś takiego. Zaginął czy coś? Do know. I do know. To jest... Aha, to taki fajny skrót, lubię to. I do know. Nie wiem dlaczego wszyscy ludzie znikają, ale jakoś po prostu ich już nie ma, znikają tak nagle, puf. Nie możesz już chodzić po ulicy samemu. Znaczy, nie poradzisz sobie na ulicy sam. Naprawdę? Może mi pan trochę więcej opowiedzieć na temat tych tajemniczych porwań, zniknięć? Spoiler. Nie mogę za dużo powiedzieć, nie znam szczegółów tego tematu. Wiem tylko to, że zazwyczaj znikają ludzie, którzy czują się trochę źle, są zmęczeni albo chorzy. Nie pamiętam zbyt wiele na ten temat. Najlepiej spróbuj swojego szczęścia u Zapona. Z tego co słyszałem, on wie dość dużo na ten temat. Zapon mówisz? Gdzie mogę znaleźć tę osobę? Nawet nie wiesz, czy to koleś, czy kobieta, czy facet, eh? Łoza łaza? Co to znaczy? Łoza łaza? Co do cholery? Nie wbiegłeś go, kiedy tutaj szedłeś? To taki, o kurczę, slaczy, nie ma... Nie znam polskiego słowa, chyba nawet nie ma polskiego słowa, które by to ładnie odzwierciedlało. Znam niemieckie słowo na ten temat, znaczy lesyś. To jest takie fajne słowo. I to oznacza, jakby to przetłumaczyć na polski? Może jakieś inne słowo, nieoficjalne przetłumaczenie. Odprężony, coś takiego? Taki wyluzowany, luzak. Ten luzacki koleś w fancy. Jakie lubię to słowo, fancy. Ten luzacki koleś w ekstrawaganckim wąsie. Poznasz go, gdy go zobaczysz. Wow, naprawdę trudno cokolwiek tutaj pojąć w tej sprawie. Znaleźć jakikolwiek trop. Dzień się niedługo kończy, Luke, więc najlepiej... Pozapytajmy tutaj ludzi. Popytajmy się ich. Okej. Okay. Dobra, pijaczku. Później jeszcze pogadamy. A ty się pojawiłeś znowu, dla mnie w zagadkę, nie? Gera. Ojojoj, słoneczka, dajcie tutaj, macie tu, patrzcie, co ja dla was mam. Zagadeczka, świetnie. Numer 42, ile zagadek już mamy? Chyba 30, co? 95. No. To jest kolejna taka zagadka, której nie chce mi się robić i którą sprawdziłem. No, przygotowuję się do niektórych zagadek. Niektóre tam na poradniku przemijam, a inne sobie sprawdzam, żeby zapamiętać sobie wynik. Ale o tym już mówiłem. Dobra robota, tak, wiem. Przecież to internet tam nie rozwiązał tą zagadkę. Dobrze, to możemy teraz pójść do Zapona. Skąd ja wezmę ostatnie gizmo? Skąd ja wezmę ostatni przedmiot? Brakuje mi jeszcze jednego. Cholera jasna. Chociaż jeszcze nogi brakuje. Gdzie przegapiłem nogę? To musiał być gdzieś na początku już. Może w gospodzie? Pójdę jeszcze raz do gospody za chwilę. Zanim tutaj wrócę, pójdę do gospody. Gdzie była gospoda? Tutaj nie? Tu? Nie. Wcześniej? Tu była gospoda, prawda? Tak. Ej stara! Co tam u ciebie? Masz dla mnie jakąś zagadkę? Chcę wyprowadzić zagadkę. Dziękuję. Nie, nie ma. Co? Tutaj też byłem. Nie ma tu żadnej zagadki. Serio? What the fuck? Gdzie mógłbym przegapić, bo wiem, że już powinienem w tym momencie mieć ostatni kawałek tej zagadki. Ty masz coś dla mnie, Percy, nie? Z tobą już gadałem, ale... Tak. Już się uspokój. Już z tobą gadaliśmy. San Mister, bla bla bla. Pisarz. Nieźle. Nic tutaj dla mnie nie mają. Z tobą nie gadałem, prawda? Chociaż gadałem z nimi jeszcze w przedostatnim odcinku, ale...
Rozwiązałem nawet dla niego zagadkę, ale... A ty? Masz coś do powiedzenia ciekawego? Gadaj. Jak ona się nazywa? Aria. Tihihi. Ten koleś wygląda tak śmiesznie, ja ci zaraz zdam, śmiesznie wygląda. A ty? Ty masz dla mnie coś, prawda? Z tobą nie rozmawiałem, myślałem, że nie masz nic ważnego. Hihihi. Nie mam zagadki. No wiedziałem, że nie masz nic dla mnie, dlatego z tobą nie gadałem. Gdzie mogłem coś przegapić? Chwileczkę. Muszę teraz znaleźć tę ostatnią... zagadkę. Marko, z tobą przecież gadałem. Marko. Ej, ja dalej tutaj prowadzi śledztwo? Jasne. A, on ma dla mnie jeszcze jedną zagadkę, co? Okej, tą zagadkę przegapiłem. To jest fajna zagadka, to ją tu pamiętam. Nawet nie myślałem, że ją miałem, myślałem, że ją mieliśmy, he? Czyżbym jej nie zapisał? Okej, w każdym razie. Chodzi o to, że, jakby to powiedzieć? A, po prostu dam wam odpowiedź. Jedna minuta. Ile też trzy konie potrzebują najdłużej, albo poniżej którego czasu tą całą trasę pokonają? Poniżej jednej minuty. Bo musimy podać to w minutach, więc no właśnie. 30 sekund, 20 albo 40, 15, 30, 45. No właśnie. I tutaj będzie ostatnia rzecz, nie? Super. O! Piesio! Mam piesia! Myślałem, że z nim gadałem. Chyba za mało do niej. Musimy chyba jeszcze raz później do niego zagadać. Dobra, więc złożymy pieska i wtedy będziemy mogli pogadać z Zapełnem. Dawaj mi gizmo, gizmo. Stopa, stopa. Yeah. Łaf, łaf. Mamy psiora, jak go nazwać? Patrzcie, mamy małego robota, ciekawe czy nam pomoże. Tak, tak, Nintendo DS, fajnie. Damy mu jakieś imię. Jak go nazwać? To jest tutaj bardzo kreatywnie. Gie. I. Łe. Jak to zrób? Fuck. Małe i. Małe i. Małe i. No dobra. To dużymi literami to napiszemy. Gizmo. Gizzy. My. O. Bardzo kreatywne. To bardzo kreatywne. Gizmos. Gizmo. Yo, Gizmo, co tam u ciebie? Jej. Piesio, piesio. Mogę pogłaskać? Pogłaskać. Nie, nie mogę. Szkoda. Ale za to Gizmo będzie nam teraz pomagał. I będzie pokazywał, gdzie przegapiliśmy monety. Będzie się nam pojawiał i szczekał. No, zapomnę, co tam masz do mnie do powiedzenia? Pomożesz mi dzisiaj? Dawaj. Co te dzieciaki tam na dworzu robią? Ja nie mogę. Szukasz wskazówek co do zniknięć, tajemniczych zniknięć w wiosce, prawda? No cóż, mogę ci wytłumaczyć tą sytuację. Dobrze, czy to się stało? O, no wiesz, pamiętam. Już pamiętam, przypomniało mi się. Plotki mówią, że... Znaczy, jeżeli wierzysz plotkom, kolego detektywie, to musisz zapytać Croutona. Małej restauracji w mieście. No, zapytać się Croutona. No, jak już mówiłem na początku poprzedniego odcinka, on wie najwięcej. On jest tutaj tym... mistrzem, można tak powiedzieć. On jest tutaj mistrzem. Bo on wszystkie plotki słyszy i wszystkie nowinki od tych swoich gości. No i idziesz teraz do restauracji, co? No. To niedaleko, to niedaleko, musisz iść tylko na wschód. Już tam byłem parę razy, ale okej. Ale zanim pójdziesz dalej, to ja bym ci tutaj radził sprawdzić, zbadać trochę część mnie, albo raczej zbadać trochę bardziej miasto. Bo nie, albo raczej nie poznasz miasta biegając tylko od punktu A do punktu B. No więc trochę się tutaj rozejrzyj. O, dziękuję ci, jesteś taki miły. Luke, chodźmy dalej. Dziękuję, na pewno skorzystamy. Tutaj gdzieś było jeszcze... Tu, prawda? Tak, on ma jeszcze dla mnie zagadkę. W tym rozdziale, który nie zrobiliśmy. Ciekawe, co takiego ma. Ale to ciekawe, prawda? Nie masz zagadki? Czy może później muszę do ciebie przyjść? Musiałem do niego dwa razy zagadać. To właśnie czasem trzeba zauważyć. Trzeba pamiętać, żeby zagadać do nich dwa razy. Dobra.
To mają być znaczki pocztowe. I musimy je... Ten kosztuje 1 dolar. I musimy tutaj zawsze odnaleźć... albo raczej wszystkie złączyć w tak, żeby też miały taką samą cenę. Na przykład te tutaj 3 mają 1 dolara, tutaj te 4 też. I musimy to tak właśnie ładnie tutaj posegregować, tak jakby. Tylko tutaj linia, pup. He. Let's go here. No, proszę. Ale co tu się dzieje? No tu. Czasami to się nie ciągnie, nie rozumiem tego. A, okej. Okay. A, tylko mi daje rysować linię tam, gdzie je muszę rysować. Okej. Okay. I understand. Ich verstehe. Okej. Okay. Dobrze, no to tutaj jest od razu widać na pierwszy rzut oka, że tutaj mamy to. Tutaj mamy też 20, to jest też już jedno. Ale co z tym? Co mam zrobić? Chyba popełniłem błąd. Tutaj tak. Tutaj popełniłem błąd, ludziki, tutaj popełniłem błąd. Tutaj, nie, tu, proszę. Up. O, proszę, teraz jest. Tak samo tu. 10, 30, to jest 50 dopiero, cholera jasna. To jest 50. Co mam zrobić? Pomocy. Chyba tutaj. Chyba tak tu będzie wyglądało, co? Chociaż nie wiem, cholera jasna. Pomocy nie potrafię liczyć. Nienawidzę takich zagadek. O, muszę zobaczyć, gdzie tutaj dokładnie co mogę z czym policzyć, cholera jasna. A to jest takie łatwe w sumie. Ale ja sobie z takimi łatwymi rzeczami właśnie nigdy nie radzę. Clear. Zacznijmy od dołu. Tutaj właśnie. Gdzie możemy zrobić? Tutaj, tu jestem pewien, że to możemy zrobić. Tutaj to jest jedyna możliwość, proszę. Tutaj 60, 20, 60. Tutaj proszę. To też. Chyba mieliśmy to wcześniej inaczej zrobione, prawda? No właśnie, teraz tutaj 10, 40, 50, 30, 30, okej. To możemy zrobić w ten sposób. Pup, tutaj 10, 30, 40, 80. Ale to jest 10. A to 90. Cholera. Czekaj, czy aby dobrze policzyłem? 10, 40, 50. No, jeszcze raz 50. Super. Mamy jedynkę. Tutaj też mamy jedynkę. Tutaj też. I co teraz ze mnie chcesz? Przyjacielu? 10, 30, 40, 40. No 10. 90, no. Może to zrobimy nieco inaczej. Tutaj na pewno jest... To należy do jednego. To też. Za to mamy tutaj. Super. Ale tutaj to mi trochę przeszkadza, ta cholera jasna. Muszę trochę pokombinować. Muszę wam powiedzieć, że już od dawna, od dzieciaka mam problemy z takimi małymi, takimi niby łatwymi, pseudo łatwymi zagadkami, w których jest wiele różnych rozwiązań. Nienawidzę tego, tyle razy próbować, żeby znaleźć to odpowiednie, bo to, kurde, mogliby to zrobić łatwiej. No właśnie, mam teraz tutaj rozwiązanie, jak powinienem to zrobić. No w sumie wiadomo, jak się to robi, tylko jak znaleźć tą odpowiednią drogę, nie? I nie próbować tego miliard razy. No właśnie, tutaj proszę, pup. Podzielić to odpowiednio, jip, jip. Tak, Geralt, musiałeś tylko opatrzyć chwileczkę. No, chwileczkę. Wiecie, a pocałujcie mnie w dupę, ja bym potrzebował patrzeć na to godzinę. Tak samo jak te... Znacie te takie... Oczywiście, że znacie. Te takie zagadki, te takie... W szkołach rozdawali, w pierwszej klasie na przykład. Te takie krzyżówki, co to było? Nie krzyżówki, tylko taki... Milion liter i w tych literach są ukryte słowa. Tego też nigdy nie potrafię. Albo bardzo mało słów potrafię znaleźć. I strasznie dużo czasu to u mnie zajmuje. To niby takie łatwe, a też są takie rzeczy, których nienawidzę. Szczerze, to jest... Fuj, obrzydliwe. Wyjdź stąd, nie chcę już na ciebie patrzeć, ty gruby nosie. Okej, no to możemy już w końcu... A może pójść sobie do naszego pana... Croton, tak? Chyba się nazywał Croton. Ty! Barman! Co masz do powiedzenia ciekawego? Ramon? Nie było go tutaj dzisiaj. Czemu nie zapytaliście wcześniej?
Wygląda na to, że musimy spróbować innego dnia. Co? Wiecie co, tutaj tekst się zaczyna. Ja nawet go nie czytam i z głowy coś tam wymyślam, improwizuję. Cholera, jasna. Wygląda na to, że dzień dobiega końca. Źle dla niego. Często ucieka z pracy i przychodzi tutaj, żeby trochę poplotkować i wypić kawę. Mówiąc o plotkach, słyszeliście o tej jednej plotce, o której się ostatnio mówi? Mówi się, że jakiś dziwny, jakiś tam dziwny, że no, naprawdę bardzo dziwny stary człowiek biega po wiosce i porywa ludzi. Porywacz? Kim jest ten stary człowiek, ten stary mężczyzna? Słyszałem to z drugiej ręki, więc nie mogę za dużo powiedzieć. Najlepiej zapytajcie innych wioskarzy, mieszkańców wioski, bądź wioskarzy. Spróbowałbym swojego szczęścia w kawiarni. No właśnie, tam się słyszy dużo. Bla, bla, bla. Tajemniczy stary mężczyzna porywa mieszkańców. To jest dopiero plotka. Nie wiem, dlaczego tak długo na ten tekst potrzebowałem. Albo wypowiedzenie tego zdania. Dobra, trzeci rozdział załatwiony. Jej, udało się. O, jedną zagadkę przegapiłem. Oj. Ale to całkiem nieźle, tylko jedną przegapiłem. Fajnie, że nam się pojawiają te, które przegapiliśmy. Profesorze, zaczyna się robić ciemno. Bardzo mi przykro, ale muszę zamknąć sklep. Przyjdźcie jutro, jeżeli jesteście głodni. Właśnie sobie przypomniałem. O, to jest fajne. Wszyscy uciekają do domów. W nocy miasto wymiera. Można to nazwać miastem, niby wioska, ale to wygląda dla mnie jak takie mniejsze miasto jakoś. Sporo mieszkańców. Dużo domów. Luke, podsumujmy jak na razie nasze rzeczy, które dowiedzieliśmy się. Mamy naprawdę dziwną i taką dziwną, głośną wieżę. Znikający mieszkańcy oraz stary mężczyzna, który porywa. To takie dziwaczne, że nie ma żadnego sensu, profesorze. Wydaje mi się, że mamy parę poszlak w naszych rękach, mój chłopcze. No boy. Może dowiemy się czegoś, obserwując nocne życie tej wioski. Świetny pomysł, profesorze. Yeah. Rozdział czwarty. Noc. Nocne. Zapadła noc. Zapadł zmrok. Zapisujemy, jest, oczywiście. Gap. Ile godzin już gramy? O, 4 godziny prawie. Ja nie mogę, ten projekt już tak długo trwa. I tutaj jeszcze dla zabezpieczenia. Safe state. Kończę tutaj odcinek, ale chciałem jeszcze powiedzieć jeden dialog, który przegapiłem. Musiałem jeszcze raz wcześniej zagadać do tego właściciela kawiarni, czy to właściciela restauracji. To on by powiedział wtedy o tym kolesiu od mostu. Jak on się nazywał, nie Marco, tylko Franco. Franco. Powiedziałby, że Franco, spytałby się nas, czy szukacie właśnie tej wajchy do mostu Franco. Ostatnio bardzo się dąsa z powodu, że ją zgubił i tak dalej. To jego całe życie. Niby jest taki twardogłowy, ale to jego całe życie. Bez niej naprawdę się sobie nie poradzi. Ten most jest jego całym życiem, czyli Franco. No, jego życie zależy od jego pracy. Jego samopoczucie zależy od jego pracy. Dość zabawne. Albo raczej smutne. Bo takie życie nie sprawia przyjemności. Ale no, chciałem wam ten szczegół powiedzieć o Franco. Bo Franco jest nawet pierwsza postać, którą tutaj spotkaliśmy. I Franco jest, muszę powiedzieć, jednym z moich ulubionych mieszkańców wioski. Jeżeli wam się podobało, ludzie, to zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Wtedy macie zawsze coś do roboty. Rozwiązaliśmy 43 zagadki. Może pójdziemy też rozwiązać tą jedną, której nam brakuje i zobaczymy w następnym odcinku, co takiego czeka nas tutaj w nocy w tajemniczej wiosce Saint Mister. Muszę wam powiedzieć, że ten rozdział będzie ciekawy, szczególnie filmik, który pojawi się pod koniec, czy tam w połowie tego rozdziału. Jeżeli myślę o filmikach albo o wydarzeniach z tej gry, to właśnie myślę o tym filmiku, bo jest taki zajebisty. Co prawda w niskiej rozdzielczości, ale nadal jest to taki przerywnik filmowy, który jest fajny. Jeżeli chodzi o muzykę, dopasowanie tego wszystkiego i tak dalej, cieszcie się. Będzie to prawdopodobnie w
No, za jakieś 3-4 odcinki, coś takiego. Ale no cóż. Na razie, ludzie. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co zrobić. Cześć. Na razie.